Witam wszystkich serdecznie. Postanowiłem zrobić chyba czwartą odsłonę, o ile dobrze pamiętam, tematu pod tytułem Portale wszelakie towarzyskie, o takie nazwijmy, bo jaki cel każdego jest dotyczący tych obecności na tych portalach, to już nie mnie oceniać. No, mógłbym ogólnie rzecz biorąc nagrywać więcej jakichś takich szczegółów, detali dotyczących obecności na tychże, w tychże miejscach, ale przemyślałem, że to nie ma najmniejszego sensu, dlatego że celem moim nie jest reklamowanie tam obecności, a wręcz przeciwnie, że no, jestem przeciwnikiem tego typu historii. Także podsumowanie wygląda tak, że ja nie będę absolutnie polecał te obecności tam właśnie na tychże portalach. Uważam, że tam tylko i wyłącznie zetkniemy się, no może słowo patologia to nie jest takie do końca dobrze określające to towarzystwo, ale gdzieś tam ocieramy się też o to wszystko. I jeżeli ktoś nie musi, nie ma takiej potrzeby, albo nie czuje tego, to nawet bym nie wchodził tam w formie jakiejś ciekawostki, bo uważam, że można przepaść bez reszty, jakby zatracić się w tym gównie, powiem wprost. No bo to, że ja tam byłem z mniejszymi lub większymi odstępami około 3 lat, w tej chwili mnie akurat tam nie ma, mam nadzieję, że już nie będę, tak powiedzmy. I to, że tam byłem, to niech tylko będzie przestrogą dla wszystkich innych, bo jakby mam daleko wyciągnięte wnioski z obecności i przekazuję tą wiedzę teraz no, w takiej formie jednak negatywnej. Mówię, w podsumowaniu ogólnym to dla mnie jest więcej minusów niż plusów, mimo wszystko. Są tam ludzie sprytni, którzy chcą tam być i odnajdują się, bo mają jakieś tam cele takie, które wyczerpują te portale, czyli no nie wiem, ja myślę, że jakieś szybkie spotkania w cudzysłowie erotyczne to no to może tak, ale znaleźć kogoś ambitnego a jeszcze kogoś, z kim zbliżymy się osobiście, jest ciężko. Te portale kumulują, umówmy się, tak dużą ilość osób o tak różnych odległościach naszego miejsca zamieszkania, że stwarza to taką iluzję, że możemy się z kimś zbliżyć, a tak naprawdę no, nie ma co się łudzić, że zbliżenie na jakieś dalekie odległości jest nierealne. Ja to wszystko już testowałem i wszystko mam no, sprawdzone. Według mnie, jeżeli nad czymkolwiek się skupiać, powiedzmy, że ktoś musi tam być, to jedyne, co ma szansę w ogóle się w jakikolwiek sposób rozwinąć, powiedzmy poważnie, to jest tylko i wyłącznie taka odległość, która pozwoli nam z marszu w zasadzie do kogoś dojechać w ciągu dnia. Powiedzmy, że ktoś kończy pracę, my kończymy pracę, jesteśmy wolni i w ciągu tego dnia jesteśmy w stanie sobie tam dojechać, wrócić, nie w formie jakiejś tam nie wiadomo jakiej podróży, tak? Czyli powiedzmy te 30, maksymalnie 40 km można jeszcze ogarnąć. Wszystko to, co jest powyżej tych odległości, uważam, że to się nie sprawdzi. Jest zwyczajnie za daleko, nie zbliżymy się do siebie. Jedyne, co możemy zrobić w takim partnerstwie, to jest, znaczy w partnerstwie, w takiej próbie zawarcia znajomości, to są niedzielne spotkania, czyli takie weekendowe teatry, ja bym to nazwał, teatry towarzyskie. Jeżeli absztyfikant, no bo taka jest reguła ogólnie, że to mężczyzna powinien jechać do kobiety, dobra, nawet na jakimś tam etapie znajomości może być tak, że kobieta przyjeżdża do faceta, ale w którąkolwiek stronę byśmy tutaj nie analizowali, to wiadomo, że absztyfikant jedzie, to, no to jest spodnie wyprane, tak, majtki świeże, muchozol pod pachami, 230 zł w kieszeni, no i się jedzie w konkury, no ale to nie jest życie, to nie jest ta codzienność. Tak samo w drugą stronę, jeżeli chodzi o kobiety, garsonka bistorowa, wyprasowana, zarzucona, pani walewska, damska, no psiknięta za uszko, no i to wszystko jakoś wygląda, tak, jakaś szminka, ale mówię, to te teatry weekendowe nie dadzą nam
namiastki takiej prawdy chleba powszedniego. I ja uważam, że to na dłuższą metę, nawet jeżeli byśmy w tym teatrze takim funkcjonowali, co jakiś czas się spotykali weekendowo, to nie przetrwa, to jest bez sensu, nie jest w stanie dwoje ludzi się poznać tak w sposób prawdziwy, bym powiedział, bo to wszystko jest naciągane, to jest tylko i wyłącznie, to jest wtedy luz, wtedy człowiek już jest od tej pracy odsunięty, nie ma tego stresu, tak jak powiedziałem, dnia poprzedniego. Jest jakieś tam wyluzowanie, a w tym wyluzowaniu, w tym wszystkim, w tych weekendowych spotkaniach nie ma prawdy, nie ma tego, co tak mnie się wydaje, że na czym polega poznawanie się dwojga ludzi, tak? No powiedzmy, że kobiety i mężczyzny, dlatego ja nie jestem miłośnikiem tego typu relacji weekendowych, że to prędzej czy później to tak troszeczkę będzie kulało. Ja nie mówię, że nie ma od tego jakichś tam wyjątków, że może są takie pary, które weekendowo się spotykały, a później doskonale ze sobą funkcjonują. Nie mówię, ale raczej jest tak w przeważającej większości, że to jednak nie wypala. Tak? I ja bym cenił na waszym miejscu bliskiej odległości. Także to jest taka porada, jak już musicie być, chcecie się tam sprawdzić, to nie ma co się podniecać na jakieś dalekie znajomości, bo pamiętajcie jedno, ja już to też mam przetestowane, ten świat iluzji w sieci, czyli bazowanie na zdjęciu, bazowanie na słowie pisanym, to jest całkowita mrzonka. Tutaj w ogóle bym nie rozpędzał jakichkolwiek emocji, że ktoś jest nie wiadomo jak super, jak fajny, dlatego że te teksty pisane to nie mają żadnego przełożenia na to, co się dzieje na żywo między ludźmi, na to słowo, bo może być tak, że ktoś jest bardzo odważny w sieci, pisze nawet dosyć takie odważne słowa i jest interesujący dla nas, a na żywo okazuje się, że to jest zupełnie inna osoba, inaczej sobie ją wyobrażaliśmy i to wszystko no, zwyczajnie nie działa, nie funkcjonuje, także ja bym preferował i polecał każdemu, jak już musicie się spotykać poprzez sieć, to błyskawicznie zawierać znajomości, owszem, ale szybciutko przekuwać to na spotkanie na żywo. Szybciutko, błyskawica. Nawet jeżeli, wyobraźcie sobie, miałoby to nie wypaść. Ja już mówiłem to w poprzednich tych moich odcinkach, to i tak lepsze jest, uważam, cierpienie w postaci godziny, dwóch poświęcone na spotkanie i wykluczamy tą osobę, jeżeli nam nie pasuje, aniżeli tłuczenie piany przy ekranie telefonu, gdzie marnujemy wzrok, więcej czasu poświęcimy na pisanie, na nabicie piany z kimś, kto tak naprawdę na żywo może się okazać, że w ogóle nas nie interesuje, bo zupełnie inaczej wygląda, zupełnie inaczej się rusza, jak my sobie to wyobrażyliśmy i zupełnie ta komunikacja inaczej się prezentuje tak na żywo, aniżeli pisana, bo w piśmie, tak jak mówię, to sobie wyobrażamy tylko, że to jest osoba taka, siaka, owaka, a na żywo, tak jak powiedziałem, to wypada zupełnie inaczej. Ale w podsumowaniu takim ogólnym, to ja nie polecam tych portali. Jeżeli możecie gdziekolwiek próbować zawierać te znajomości na żywo, gdziekolwiek, nie wiem, nie będę wam mówił przykładów, czy pójdziecie do sklepu, czy gdzieś do jakiegoś klubu, czy no nie wiem, do pizzerii, do dyskoteki, gdziekolwiek, to lepiej, to są dużo lepsze, dlatego że jest klucz, podstawowa sprawa. Jak spotyka się dwoje ludzi na żywo, no to ja już nie muszę się pytać tej drugiej osoby, przepraszam, jak ty wyglądasz, jak się ruszasz, jak mówisz, jakie masz gesty, jaki masz uśmiech, to jakby jest w ułamku sekundy, powiedzmy, wszystko wyjaśnione, a to, co mamy wyjaśnione, właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, na żywo, nie musimy tego analizować, w życiu internetowym to wszystko jest jedna wielka niewiadoma. I cóż z tego, że my rozpędzamy te emocje pisane, jak nie mamy podstaw, nie mamy tego, czy tak naprawdę ta osoba nam się jakkolwiek podoba. To jest tak durny sposób zapoznawania się, tak idiotyczny, tak marnujący nasze życie i nasz czas, że mówię, pomimo tego złudzenia, że tam jest tak dużo tych ofert ludzkich, że tam jest czego wybierać, to wcale tak nie jest, bo mówię, życie już mi pokazało, że 90, prawie 5, może nawet więcej procent czasu to są te osoby, gdzie marnujemy swój czas, a w życiu takim codziennym, jakbyśmy się spotkali z nimi na ulicy albo gdzieś na tego, to one by nas w ogóle nie zainteresowały. W ogóle zero. Czyli tam interesujemy się tym teatrem i interesujemy się tymi osobami, tymi wirtualnymi, a na co dzień, powtarzam, jakbyśmy je spotkali w takim, no gdzieś tam w swoim życiu i zadalibyśmy sami sobie pytanie, czy ta osoba by nas zainteresowała, czy byśmy zwrócili na nią uwagę, to byśmy powiedzieli nie zwrócilibyśmy. Dlatego to jest
To mówię, to jest takie naciąganie. Te firmy oczywiście online liczą tylko i wyłącznie na to, na nasz zysk, nie oszukujmy się, bo pomimo, że są takie możliwości, że zapisujemy się tam za darmo, to jest takie pierwsze kuszenie, przedstawia się nam tę niesamowitą ilość oferty tej ludzkiej, jaka tam jest, a tak naprawdę ta oferta to jest wszystko kandupy rozbić i tak powtarzam, nie ma jak to zapoznawanie się na żywo, nie zawracanie sobie głowy tymi portalami. Żeby tam być, to trzeba być, uważam, od samego początku mocno uświadomionym, na co nas może tam spotkać, żeby nie wchodzić w to z taką całkowitą niewiedzą i z takim przekonaniem, że tam jest samo dobro, bo tam nie ma dobra, tam jest tak naprawdę, powiem wam szczerze, to jest chamstwo, to jest mnóstwo seksu, bo panowie, tak jak powiedziałem, to wszystko, co tylko się rusza, by tam chcieli grzmocić, także to jest po prostu bez sensu. Większość ludzi, uważam, tam jest nie nadających w ogóle się do tego, żeby chcieć stworzyć jakieś partnerstwo. Panowie zajęci, żonaci, w konkubinacie, z partnerkami, szukają tam odskoczni. Nie wiem, no jeżeli komuś zależy na tego typu patologii, no to tak, to jest to miejsce dla niego. Jeżeli ktoś chce tam kogoś poznać na uczciwych zasadach i w celach takich, no bym powiedział, pozytywnych, to ja uważam, że tam nie jest dla niego miejsce, bo jest to bardzo ciężki kawałek chleba, bardzo ciężki. A wręcz ci ludzie wszyscy tam obecni, to w dużej większości to już są zepsuci tym całym towarzystwem i to powoduje, że mamy bardzo duży problem z przebiciem się do kogoś przyzwoitego, niezepsutym tym dziadostwem internetowym, nieprzeżartym. Bo cóż z tego, że ktoś się poznaje tam, chwilowo jest dobrze, jak za chwilę wychodzi z założenia, że w zasadzie po co mi ta osoba, po co mi ta znajomość? Ona nie jest taka idealna, jak ja sobie wyobraziłem. Ja wracam na portal, bo na portalu jutro, albo po południu, albo o 21:00 pojawi się ta osoba idealna dla mnie, tak? No po co mi takie tam beleco? Ja oczywiście tutaj mówię cudzysłów. Takie tworzy się tam wrażenie, że za chwilę będzie i przyjdzie ten ideał, nie? To jest mrzonka, to jest coś, co, w co ludzie wpadają w taką spiralę po prostu no tego nieporozumienia internetowego, padają w ten wir i ciężko jest im się wydostać. No bo jak można nazwać osoby, w tym przypadku moim, jak ja tam no poszukiwałem pań, tak? Czyli jak nazwać takie kobiety, które od wielu lat, nie żartuję teraz w ogóle nic, będąc na tych portalach, mają absolutnie to samo zdjęcie w tym samym profilu, no to wiadomo, to są oszustki, to są tylko i wyłącznie atencjuszki, bo jeżeli one mają szczere podejście i chcą poznać kogoś, no w formie poważnej, no to na dzień dobry, jeżeli one oszukują, tak, bo są, mówię, 3 lata już wiszą z tym samym zdjęciem, a ona wtedy, jak dawała 3 lata temu to zdjęcie, to już była, kolejne 3 lata miało to zdjęcie, czyli razem 6, jak ona nie jedna z drugą kobieta nie jest w stanie pokazać siebie tu i teraz, w czasie rzeczywistym, jakby jak wygląda, no to jest bez sensu, tak, a takich jest całe mnóstwo tam kobiet, które naciąga zdjęcia, przekłamuje z aktualnym wyglądem, bo a to są 5 kilo w tym momencie cięższe, a to 7 lat starsze, no i im się wydaje, że to nie ma żadnego znaczenia. No jak nie ma znaczenia? No to ma ogromne znaczenie, ale to już mówię nie o tym. Ogólnie w podsumowaniu nie chce mi się już nagrywać tego, bo to jest bez sensu, nie reklamuję tego absolutnie, zniechęcam wręcz do tego dziadostwa, tam nic dobrego was nie spotka. Te wszystkie takie opowieści o tych portalach, jeżeli tam ktokolwiek na sugeruje, że tam jest coś dobrego, to kłamie zwyczajnie albo nie poznał tego tematu w sposób taki dostateczny, nie wgłębił się w to. Ja uważam, że jestem upoważniony do tego, żeby mówić coś więcej, dlatego że 3 lata z przerwami jakby nie było, ale jednak 3 lata to jest duży okres czasu, a będąc tam byłem bardzo intensywny w nawiązywaniu kontaktu, bardzo. To nie jest tak, że ja tam zapisałem się i tam od niechcenia coś tam kliknąłem albo odpowiedziałem. Nie, ja byłem bardzo, bardzo, bardzo intensywny, zapoznawałem się z wieloma kobietami, było ich w formie pisanej to setki, dosłownie setki tam, nie wiem, nie chcę tutaj napędzać też tej koniunktury. Spotkałem się z dziesiątkami, także to jest naprawdę dosyć duży materiał, na którym można cokolwiek wyciągać, jakieś poważniejsze wnioski i to jest takie moje zdanie, że tam nic dobrego, znaczy nie mówię, że tam są wszyscy źli, żebyśmy się też rozumieli, ale dotrzeć do osoby takiej, która nam odpowiada
emocjonalnie i możemy się z nią jakkolwiek sparować i utrzymywać z nią dalszy kontakt, jest trudne, jest ciężkie, to jest droga przez mękę, można powiedzieć. To jest, tak jak powiedziałem, ponad 90% czasu jest kompletnie stracona na obecności tam w poszukiwaniu tejże właśnie osoby odpowiedniej dla nas i taka, która będzie nam odpowiadała. Jeżeli Wam to odpowiada, jeżeli chcecie marnować czas na to, no to marnujcie, ale to jest słabe, to jest... Powiem Wam szczerze, że to jest do dupy, nie róbcie tego i zajmijcie się czym innym, obejrzyjcie się naokoło siebie, na prawo, na lewo, zagadujcie, nawet jak kobiety są, to powiem Wam tak, wychodzenie z założenia, że tylko i wyłącznie facet ma zagadać, to też jest błędne koło, dlatego że jeżeli są już ludzie 40+, powiedzmy, no tak czepię się tego wieku, bo ja jestem no prawie 50, ale no to przecież... Ludzie nie mają świadomości, jak facet jest, nawet chciałby zagadać, to nie ma świadomości przecież, że kobieta jest wolna i byłaby w stanie, tak jak powiedziałem, się z nami umówić. Przecież podchodzenie do każdej kobiety nie ma sensu, ale jak wymienicie uśmiech, jak coś, nawet jak powiecie jakieś zdanie takie dosyć już insynuujące, że chcielibyście z kimś się poznać, no to też jest takie wyjście naprzeciw. To ja to nie traktowałem nigdy tego, że ktoś mnie zagaduje i coś tam, jest to nadinterpretacja. Absolutnie, no. Ja uważam, że nie ma nic cenniejszego, jak rozglądanie się wokół siebie i to jest najlepsze, bo zarówno pod tym względem, że jednak szukamy kogoś w swoim otoczeniu, to po pierwsze widzimy tego kogoś, już jakieś możemy mieć diagnozę. Mało tego, jak gdzieś ktoś z naszego miasta, z naszej wioski, no to już... Pomijam to, że można szybciej dowiedzieć się o tym kimś, coś, czy to w ogóle rokuje, bo przecież jak są takie spotkania, ludzie się parują kilkaset kilometrów odległości między sobą, no to tak naprawdę ciężko jest tą osobę zdiagnozować. Nie ma to znaczenia, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Łudzimy się, że ten ktoś jest w porządku, a tak naprawdę tych oszustów takich, którzy się maskują tam i udają kogoś innego, to jest cała masa. A w formie weekendowego spotkania to naprawdę można uprawiać taki teatr, że przeważnie kobiety dają się nabierać na tego typu historie później jest to cierpienie i później jest ból i jest niedowierzanie, że została jedna z drugą oszukana, tak? Przez jakiegoś tam kanciarza z portalu. Także, no mówię, bliskość powoduje to, że szybciej jest ta diagnoza. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Nie ma sensu już się na ten temat spuszczać, to po prostu temat uważam za wyczerpany. Nagrywanie więcej historii z portali można by było, tak? Oczywiście, ale po co? No jaki cel? No posłuchalibyście, bo tych historii było całe mnóstwo, jakbym sobie przypomniał, a mam je w głowie cały czas. No w formie śmiechu można by było to traktować, ale ja tego tak naprawdę z czasem nie traktuję jako śmiech, bo wielokrotnie to jest po prostu zmarnowany czas, tak? Nie żałuję, że tam byłem, w sensie takim podsumowującym, bo... No, jest to moje jakieś tam doświadczenie, ja byłem przygotowany na to, co mnie może tam spotkać i w pełni świadomy, jak tam byłem, jakby tego, co się wokół tego całego teatru towarzyskiego dzieje. To ja nie byłem tam naiwnym idiotą, który się tam na pierwszą lepszą panią emocjonował, tak? Ale mimo wszystko, jakbym miał komuś doradzać, to tak... Pół żartem, pół serio, ja bym powiedział pół na pół, z tendencją 51%, że nie, aniżeli, że tak. Raczej unikałbym tego. Jak nie musicie, to dajcie sobie spokój. Jak chcecie spróbować, no wchodźcie tam. Wcześniejsze te moje filmy, które tam poruszałem, te tematy takie bardziej szczegółowe a propos obecności na różnych tego typu portalach, to tam już nie będę się powtarzał. Posłuchajcie sobie, jak macie ochotę. Wszystkiego dobrego. W innych publikacjach jakieś się na pewno jeszcze, jak będziecie mieli okazję, spotkamy. Jak komuś się podobało, da klika do góry, rączkę, będzie mi miło. Jak ktoś da w dół, też w porządku, nie mam nic przeciwko. Jeżeli to komuś ulży, to tak zróbcie. No po prostu mam świadomość, że każdy tam ma jakieś inne priorytety w oglądaniu filmów i może się komuś nie podobać. Ja mam świadomość, także spokojnie, bez stresu. Wszystkiego dobrego każdemu życzę. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!